Cześć, witajcie moi kochani w filmie z cyklu Wróżka dostałam. Chciałam Wam pokazać kilka rzeczy. Tutaj troszkę mnie będzie widać, bo mam lustrzaną tacę. Może od niej zacznę. Słuchajcie, lustrzana taca, tu się nie przejmujcie, to sztuczne. Tak pięknie ozdobiona szkiełkami. Na lustrzanej tacy wszystko wygląda zacniej. No i trzy piękne świece, wieczne świece. One są zrobione, przynajmniej wyglądają jak wosk. To ja. Wyglądają jak wosk i naprawdę są, no fajne, dają światełko. Autentico. Wieczny ogień. Dostałam piękny łapacz snów jako bryloczek. Wiecie, łapacze snów niektórzy uwielbiają. Dokładnie tak. Bardzo lubię ten motyw. Sowa, łapacz snów, kot. Są pewne rzeczy. Dostałam piękny magnes z Wrocławia. Ja w tym momencie wszystkie magnesy z lodówki ściągnęłam, dlatego że czekają na ramkę, pomalowanie farbą magnetyczną i pięknie je poukładam, także po prostu tak. Tym bardziej, że mi, nie powiem, że mi Dorota z lodówki zrzucała niechcąco, jak się próbowała tam dostać, było u mnie ciasno. Jestem w różowych spodniach, spoko. Woski, które bardzo ładnie pachną, naprawdę super. Czekoladki, słuchajcie, czekoladki, merci i... Także tak, a to wszystko, słuchajcie, po przyjeździe na mnie czekało. I tu mam podziękowania. O, takie piękne, no śliczne, prawda? Tutaj mamy Of Girl, Girl Power i Girl Comes. Także cudne, piękne naprawdę naklejki. Straszliwie mi się podobają, także fajnie to wygląda. Ja sobie to do moich naklejek, a jako że są takie duże, to postaram się je po prostu w fajnym miejscu użyć. Dostałam taki bieżnik, obrus, myślę, że wygląda bardzo ładnie. Mydełko z mydlarni Franciszka, mydło organiczne, werbena z bławatkiem. Spoko. Także tak, werbena z bławatkiem, bławatek ku oczyszczaniu mieć będzie. Rewelacja. I dostałam od Agatki, słuchajcie, no ona mi zawsze w takich pięknych kopertach przysłała liścik. Kochana hrabino, będąc kilka dni w Czechach, konkretnie w pięknym Ołomuńcu, poszukiwałam rzeczy pięknych i magicznych. Zawiodło mnie to poszukiwanie do sklepu Koh-i-Noor. Podobno produkty są też u nas, wcale nie tak mocno są, chciałam zauważyć. No znaczy są, ale wybór żaden. Ale jednakowoż i Azalisz inną rangę mają te artefakty u źródła. No dokładnie. Załączam zatem kilka rzeczy, które skojarzyłam bardzo mocno z Tobą, choć nie ukrywam, że wszystko w sklepie sprawiłoby Ci radość. Pozdrawiam serdecznie, z nadzieją, że sprawiałam Ci radość, choć tą częścią. Ale słuchajcie, każdziuteńki drobiażdżek od Was sprawia mi radość, bo wiecie, jaka to jest energia. To nie jest tak, że tak sobie ktoś wysyła. To trzeba spojrzeć na rzecz, popatrzeć, że o, hrabina, potem jeszcze Azalisz trzeba, sobie odstawię tutaj te świece, może tak, wysłać. To nie jest takie hopem siupem, chciałam powiedzieć. I słuchajcie, z tych rzeczy, a propos tego sklepu w Ołomuńcu, jest piękny notes. Ma gumkę Limited Edition. Presso Publishing. Ok, mucha, no oczywiście mucha. No oczywiście, że secesja, oczywiście, że mucha jest cudna. No, teraz wcelowałam dobrze w to. O, może tak sobie zrobimy ślicznie. Zielony środek. I mamy wszystko do zagospodarowania. Piękny papier. Gruby. piękny papier. No, notes jest zacny. Jeszcze tylko sprawdzę, czy jest kieszonka. Klasyka gatunku. Mamy kieszonkę. Piękny po prostu. Cudny. Cudowny czekał na mnie. Super notesik. I mam jeszcze rzeczy, które nie wiem, co to są. Tu mam, że to jest ołówek. O, fajny, w takiej metalowej oprawce, słuchajcie. 3 w 1. Koh-i-Noor Magic. Multicolored Pencil. Zobaczymy, co to jest. Aha, bo już urwała wiśniewska. A, zobaczcie. Mamy po prostu wzory, które się kolorują. O, będzie to widać. Super. Super. Żółty ma może najmniej tego wzoru, ale no zobaczcie. Czekajcie, przybliżę Wam. O, proszę bardzo. Jakie wzorki, super. No, ja lubię kolorowanki, wszystko lubię. Lubię wszystkie prace ręczne. Niewygodne pudełko, ja sobie z niego zrezygnuję, ale na razie niech leży. Także tak. I mam tu jeszcze coś, co muszę z Wami odpakować. O, jak ładnie coś. Czekajcie. Jak się do tego dostać? Aha, normalnie. To tylko wygląda na skomplikowane. Wow. Ciężkie, lubimy ciężkie. Już sobie pakuję z tych folijek, ale są krótkie, słuchajcie, mały długopis i małe pióro chyba, zaraz zobaczymy, czy to długopis i pióro, ale są mniejsze niż zwyczajne, zobaczcie, nawet do ołówka. O, proszę bardzo, takie są dużo mniejsze. Długopis odkręcany. Co prawda na zamówieniu, ale nic tam. Czarny, bardzo lubię na czarno pisać. Wygodny, powiem Wam. Jest krótszy niż normalny. Już nie widzicie, jak piszę, bo za kamerę wyjechałam. I odkręcany czy jak? O, odkręcany? Nie. Teraz będziemy szarpać, wiecie, jak człowiek nie... O, nie. No, pióro jednak. Pióro, żeby nie zgubić czegoś, bo to czasem są takie środki, na nabojki. O, także pióro na nabojki. Bardzo ładne, klasyczne. Krata. No, piękne. Ale fajne, takie krótkie, małe, słuchajcie. A, małe, krótkie. On się musi chyba... Tak dziwnie załapuje, tak bokiem, ale może tak jest zrobione. O. No, dokładnie tak. Krótkie, małe, do kieszonki. Śliczne, śliczne, podobają mi się. Wsadzę je tak, z tego względu, że nie muszą być w folijce, jak już rozpakowałam, prawda? Mogą się prezentować zacnie. O, czyli takie rzeczy, tak patrzę, czy już wszystko pokazałam. Tym razem tak. Zawsze macie na Instagramie, tam na przykład miałam od Kasi takiego świecącego jednorożca, ale to nie pokazałam, tylko właśnie na Instagramie zrobiłam, ale przeważnie jak tam więcej naraz coś przyjdzie od Was, to się właśnie staram filmik zrobić. Ale wiecie co? Wytnę sobie to, pójdę po tego jednorożca. Pokażę. Niby zabaweczka, ale co jest fajnego? Miau! Kolejna rzecz do świecenia. Jestem Illuminati, oświecony. Superasty. Także leci do świeczek. Piękny. No, także mniej więcej tak to wygląda, moi kochani. Dziękuję za zobaczenie, wysłuchanie. Buziaki dla Was i pa, pa!